Właśnie wrzuciłem film. Mogłem to dograć. Kurde, normalnie grat nawala. I to dosyć spory. Ładnie daje. Ładnie, ładnie. Widzę tam chmurzysko. I to spore, chyba czeka mnie jakiś czas pod tym dachem. Ale daje! No i co, no i kapeć. No to jest najgorsze chyba, co mogło mi się przytrafić w tym momencie. Jedno z najgorszych, dobra, nie najgorsze, ale z najgorszych. Teraz muszę dopchać gdzieś rower. I co? No i rano wstanę i to będę musiał robić, jest to godzina straty. Nie dalej, nie mogę dalej pchać roweru, ponieważ przetnę oponę. Nic z niej nie będzie. Ona i tak do rana zejdzie całkowicie, będzie kapeć. Ona już wychodzi. Sama się otwiera. Jestem, tu są jakieś noclegi. Zapytam się, czy będę mógł gdzieś tutaj może namiot rozbić, może mi pozwolą. Gdzieś tu pod płotem. No taki luksus to już nie liczę, co nie? Idę się zapytam. Kurde, ludzie. Byłem w paru mieszkaniach po drodze, we wszystkich, które były po drodze. Nikt nie otworzył. Nikt nie otworzył drzwi, znaczy nikt nie otworzył. Większość nie otworzyli drzwi, a widziałem, że ludzie się kręcą, a inni po prostu odmawiali. Jeszcze się błyska i pada. Byłem w tym motelu, hotelu, cholera wie co to jest. No i co? I powiedzieli do mnie, że 90 zł za nocleg, jakbym chciała. Namiotu nie mogę nigdzie rozbijać. Jestem w czarnej pupie. Spróbuję, może mi się uda, chociaż i tak siedzę, i tak siedzę. Jestem mokry, cały przepocony, śmierdzący i brudny. I siedzę i myślę, co tu dalej. Nie mam pojęcia, jest Meksyk, jest źle. Jest bardzo źle. Siema wszystkim. No jak się domyślacie, jestem w Lublinie. Dzisiaj trzeba się zająć rowerem. Bo nie wiem, czy to, co wczoraj skleiłem, to w ogóle będzie trzymać. Napompuje się dzisiaj koło. Sprawdzi się wszystko. Jeżeli to będzie działać, to będzie dobrze. Jeżeli nie będzie działać, no to będziemy musieli myśleć nad czymś nowym. No i będziemy jechać dalej. Jestem u Piotrka i jego żony w dzisiejszym dniu w Lublinie, także postanowiłem, jak już jestem na miejscu, wkoło są warsztaty, jakieś tam wulkanizacje i tam reszta. Postanowiłem, że zrobię to profesjonalnie. Wczoraj faktycznie skleiłem tą dętkę, lecz już było za ciemno i nie miałem jak sprawdzić, czy ona w ogóle po napompowaniu będzie trzymać ta łatka. Wyciągnę po prostu tą dętkę, zobaczę, czy ta łatka się trzyma. Jeżeli ta łatka się nie trzyma tak solidnie, to po prostu wezmę tą dętkę w rękę i pójdę do jakiegoś warsztatu wulkanizacyjnego i zrobią mi to profesjonalnie, żeby to trwało naprawdę, żeby znowu nie przydarzyła się jakaś przykrość po drodze, przez którą będę miał znowu opóźnienia. Także koło wykręciłem, wszystko wisi, wszystko jest gitara. No aż to zrobię, zaniosę, niech to zrobią. Nie wiem, czy przypadkiem nie kupić jakiejś normalnej pompki, bo ta moja już nawet nie chce pompować, ale no to jeszcze się okaże, zobaczymy. Czyli co? Czyli mamy koło zrobione, teraz tylko aby je zamontować. Jest już popołudnie, więc zanim to wszystko zamontuję, zanim to popakuję, będzie wieczór. Startować się nie opłaca, dzisiaj zostaję na noc w Lublinie. Jakby ktoś chciał się spotkać, to oczywiście proszę pisać. Także może jeszcze uda się gdzieś mnie tam złapać w tym Lublinie w dzisiejszym dniu, a jutro samego rana start w dalszą drogę. Także ja na dzisiaj kończę. Jeżeli, nie wiem, jeżeli byście chcieli coś tam pogadać czy coś dzisiaj, to może zrobimy jakiegoś live'a, ale
No nie, nie wiem, nie wiem. To już od was zależy. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie, czy nie, bo nie wiem, czy się opłaca. Także co? No do zobaczenia w następnym odcinku, do zobaczenia w jutrzejszym odcinku i no jutro na pewno z jakiejś miejscowości będzie live, jak już dojadę. Jak widzieliście, koło fachowo zrobione, także nie ma prawa już nic złego się stać. Także co? Pozdrawiam i na razie. A tak przede wszystkim chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że dzisiaj moja córeczka kończy 9 lat. Także wszystkiego najlepszego, skarbie. Zdrówka ci życzę oraz abyś rosła na mądrą, dzielną i zdrową dziewczynkę. Także kocham cię najmocniej na świecie. Już nie mogę się doczekać, aż do ciebie do domu wrócę. Pozdrawiam także swoją ukochaną Dominikę. I was wszystkich, także trzymajcie się i do zobaczenia.